naszą szeroko, historię. Proszę Państwa, bo są takie komentarze, że za mało robi nasze polskie kino, albo też kino, pokazuje Państwa niewłaściwe... No bo gdzie my jesteśmy, co tutaj mamy w środku, Państwo zobaczą. Na Tesco jedziemy, do Tesco Extra na Wola, a jesteśmy pomiędzy Tesco Extra a tą wiochą na płocie, jak to, że ja jadę z Oszą na jubilerskiej, prawda? Już nic tam nie chciałam kręcić, nic nie chciałam pokazywać, chociaż ta budka za jezdnia Ostrobramska, taki piękny ma napis klasyczny, że aż prosiło się, żeby to nagrać, ale zimno jak cholera. Także proszę Państwa, tak czy siak, społeczeństwo, towarzystwo nieciekawe. Zły jest ten świat, zły jest ten świat. No, ludzie będą witać nowy rok, ale to wiecie Państwo, są to wszystko sztuczne po prostu ustalenia. No, ale potrzebne nam ludziom, potrzebne, żebyśmy mogli obliczyć, wiedzieć, kiedy się Jezus Chrystus choćby narodził. W drugim roku przed naszą erą. I teraz jaki stosunek byłby tych ludzi, którzy dzisiaj w XXI wieku żyją, jak i tamtych, którzy w pierwszym wieku naszej ery ludzie żyli, byli i umarli. Czy ludzie się zmienili, czy może przyjęliby z otwartymi rękami Jezusa Chrystusa? To muszę Państwa zmartwić, że nic się pod tym względem nie zmieniło. No właśnie, i dlatego Jezus Chrystus drugi raz, ponieważ pierwszy raz jak przyszedł tutaj, to go zabili w Europie, prawda? Pomimo, że wszystko wskazywało na to, że to był ten Jezus Chrystus. 312 proroctw się one spełniły. Niestety, szatan jest tak wykrętny, jest tak przekrętny, że wszystko przewraca do góry nogami. Także my też nawet w internecie pokazałyśmy tutaj Pałac Kultury Stalina i Lenina do góry nogami, jakoby się to odbijało, proszę Państwa, w jeziorze. A to jezioro to może być tutaj, gdzie jest metro, w samym centrum Warszawy, bo przecież jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Poznaniem, Angloameryką, Białystokiem, Morzem Bałtyckim i Krakowem. Także mniej więcej tutaj w środku jest, proszę Państwa, Warszawa. My jesteśmy w środku Warszawy, pomiędzy Oszą na Jubilerskiej, a Tesco na Klemensiewicza. Także mniej więcej tak to określiłyśmy. No i mamy te tablice. Tesco Extra. Zapraszamy Państwa do Tesco Extra. Przyznam się szczerze, że już jak te kurczaki kupiłam, to już mi się nigdzie nie chce jechać. Buziaczki, no i że proszę jeść kaczki. Всего хорошего желаем. Сибирского здоровья и кавказского долголетия. Oczywiście bardzo dużo jest ateistów tutaj w Warszawie, mało co kto wierzy, ruskiego nie lubią, polskiego też nie za bardzo, także ledwie co tylko po polsku mówią. Matematyka, fizyka, polityka i to się nic nie zmienia, a jak jechałam 521, bo to jest ta była setka na jubilerską, to z tyłu siedziało 3-4 takich już chuliganów, to za delikatne powiedzenie, ale tak wrzeszczeli, że szok. Lubią tak, lubią. Niech Państwo sobie wyobrażą pieska takiego, który jest w domu i wszyscy wrzeszczą. To przecież pies 10 razy bardziej to słyszy, jak strasznie on musi cierpieć, prawda? No i te fajerwerki znowu to samo. Fajerwerki. Wrocław pod względem kulturalną jest górą, górą. Nie ma fajerwerków we Wrocławiu. A tu w Warszawie macie Państwo tysiące komentarzy na temat fajerwerków. Chemia, rak, śmierć. Głupota, no ale się chce, prawda? Głupota. W pakiecie dostaje się właśnie jakąś naukę wrażliwości i tego, że kino to jest wypowiedź artystyczna i tego, że jest to język, którym po prostu opowiada się inne rzeczy niż w podręcznikach, tak? Wiadomo, że musi być jakaś sfera faktu, która musi być odzwierciedlona dobrze, tak? Że pewne rzeczy muszą się zgadzać, ale reszta to tak naprawdę... Czy ja dobrze zrozumiałem, że powiedziałeś, że w sumie to się sprowadza do tego, że wrażliwość jest ważniejsza od faktów? Nie, nie jest ważniejsza od faktów, ale wydaje mi się, że znaczy jest najważniejsza w przypadku kina, tak? Że no wiadomo, że ktoś... że osoba, która gdzieś tam fałszuje historię, no strzela sobie samobuja.
przykład z innej bajki, no ale wszyscy pamiętamy wstającego Roosevelta w filmie Pearl Harbor, tak? No to jest taki bardzo wózka angielski, jaskrawy przykład, ale generalnie o takie rzeczy chodzi, natomiast wydaje mi się, że jeśli się zadba... No jak wiadomo, Roosevelt był przykuty do wózka i nie mógł wstać. Myślę, że nie wstał i nie wygłosił pomiennej mowy w obliczu, której Amerykanie zemścili się za Pearl Harbor. No, wstał metaforycznie. No metaforycznie pewnie wstał, nie? Jakby to też jego słynne przemówienie, natomiast wydaje mi się, że jest sfera faktów, o którą trzeba zadbać, natomiast to nie jest najważniejsze. Ale jest jeszcze coś takiego, zobaczcie, Robert Gliński wyreżyserował Kamienie na szaniec. Mm-hmm. I to jest z kolei film, ekranizacja znanej książki, właśnie lektury przez wiele lat. Dla mojego pokolenia to była lektura podstawowa, ale zrealizowana w takim, powiedziałbym... tradycyjnym kluczu? Tradycyjnym, ale jednocześnie efektownym. Mm-hmm. Powiedziałbym, tak, wszyscy ładnie wyglądają, są ładnie ubrani, modni, nie ostrzyżeni i w ogóle są tacy z naszego świata bardziej. No to jest, ja też bym wolał widzieć siebie na ekranie, nawet w kostiumie historycznym, jeśli miałbym czerpać wiedzę jakąś, czy nawet jeśli miałbym wybrać wyjście do kina zamiast lektury szkolnej, no to chciałbym, żeby ci bohaterowie wyglądali jak bohaterowie Nowych Kamieni na szaniec. No wydaje mi się, że w przypadku Glińskiego to była dość taka siermiężna próba jednak, mm-hmm. że Komasach lepiej to uchwycił, bo też jest młodszy i na innych rzeczach wyrósł. Może to też jest jakieś kryterium. Nie mówisz tego złośliwie, że to był brat ministra kultury aktualnego i... Wtedy ten czynnik nie był jeszcze tak bardzo istotny. Wtedy nie był tak istotny, a poza tym nie, ja jestem fanem w ogóle Roberta Glińskiego jako reżysera. No czasem mam wrażenie, że jestem jego fanem z niewielu osób. Natomiast to w przypadku Kamieni było to tak koniunkturalne trochę. Sprawiało takie wrażenie, nie wiem jak, oczywiście nigdy się nie dowiem jak to było na planie, natomiast no... Robiło to takie wrażenie, ale okej, wydaje mi się, że lepiej z taką konwencją, że tak powiem, zgubić niż odnaleźć po raz setny z starym polskim martyrologicznym kinem historycznym, który idzie tak wiernie za literą czy lektury, czy jakiejkolwiek innej pozycji literackiej, że... Jest jeszcze jedna rzecz, myślę sobie, bo chciałabym przypomnieć, że w tym roku w Gdyni miała premierę taka książka, która się nazywa 10 lat emocji, Kino Polskie 2005-15. Książka Wojciecha Orlińskiego. Przy jej okazji też powstał taki film, który jest tak naprawdę filmem zbierającym historię 10-letnią Polskiego Instytutu Filmowego. I wydaje mi się, że w takiej dyskusji też ciekawie wypadają pewne głosy, które się tam pojawiają, bo twórcy udało się zebrać po prostu wypowiedzi osób, które są emblematyczne dla polskiej kinematografii. Były, kiedyś są teraz, między innymi Agnieszki Holland, Pawła Pawlikowskiego czy Andrzeja Wajdy. I tenże Andrzej Wajda, który myślę, że nawet dla tych polityków, którzy teraz chcą kina historycznego, takiego bardziej ilustracyjnego, patriotycznego, Wajda jest pewnego rodzaju chyba jednak filmowym autorytetem, jeśli chodzi o polskie kino historyczne, klasyczne. I on sam mówi tam, że w pewnym momencie się zorientował, że to klasyczne kino, które robił wcześniej, opowiadające o przeszłości, to nie jest do końca to, czego widzowie chcą. Że jego filmy, używa określenia, wydaje mi się, klapa, okazały się klapą i że zaczął patrzeć na to troszeczkę inaczej. Teraz myślę, że wystarczy spojrzeć na to. To znaczy, które miał na myśli, że się okazały klapą? Nie wiem, wiesz, bo nie wiem, z którego momentu jest ta wypowiedź, ale też... Ten na kaj i 5 liter. Mm-hmm, no tak, no myślę, że jednak rzeczywiście wykonał pewną wolę. Nie, a myślicie później, o Katyniu, rozumiem, tak? No myślę, że to był taki moment deziluzji tak naprawdę, jeśli chodzi o Wajdę jako reżysera. Tak. Taki ślepy zaułek troszeczkę. Znaczy ja... Ale to tak nie można skwitować słowem ślepy zaułek, bo to było marzenie i potrzeba jego życia. No wydaje mi się, że... To była ważna sprawa dla Wajdy. No i właśnie dlatego było, wydaje mi się, że było przedobrze. Znaczy ja absolutnie doceniam jakby edukacyjną rolę tego filmu. Znaczy bardzo trudno mi ją odkleić tak naprawdę od tego, co się dzieje, jeśli chodzi o... To jest film z gatunków potrzebnych, ale też na przykład jak popatrzymy na historię tego filmu i to, że on reprezentował Polskę w boju oscarowym, jednak tego Oscara dostała Ida, a nie Katyń. I oczywiście wiem, że będzie 1000 głosów, które stwierdzą, że to jest kwestia opcji politycznej i poglądów i że Ida jako film w cudzysłowie antypolski się będzie bardziej podobał za granicą. To względy czysto artystyczne. Ale dokładnie, to nie ma związku. Aha. Ida jest wypowiedzią, tylko, że... niezależną artystyczną wypowiedzią i wizją. I też Paweł Pawlikowski wiele razy powtarzał, że kiedy się robi filmy, to się powinno
jakby to musi być unikalne, to musi być wyjątkowe, to musi być związane z kimś, z miejscem, z przeżyciem. To nie może być wizja i ilustracja. No. Ale przez chwilę zabawię się w adwokata Andrzeja Wajdy w sprawie filmu Katyń, bo mam takie wrażenie, że już co jak co, ale ten film nie powstał po to, żeby walczyć o Oscara. A nie, no absolutnie. Ani w ogóle nie chodziło o nagrody. Nikt mu nie odmawia Wajdzie dobrych intencji, tak? Problem tym... Pamiętajmy, jego ojciec tam zginął. Tak, oczywiście. Tak, tak. I dla niego to była sprawa prywatna, osobista i bardzo ważna, ale nie tylko w wymiarze jednostkowym jego, ale całego pokolenia. Ja jako ten starszy od was kolega pamiętam czas, kiedy Katynia nie było po prostu. Mhm. Znaczy, mnie uczono w szkole, że nie było czegoś takiego jak Katyń. Nawet próbowano mi powiedzieć, że w ogóle to jest nieporozumienie, no, bo tak mówili, naprawdę tak, chodziło tak, o białoruską wioskę Chatyń, w której była, mieszkańcy zostali spaleni wszyscy przez hitlerowców i tam jest zresztą wielki pomnik i że to nieporozumienie, złe przekazy historyczne. Więc Katyń to była właściwie taki podstawowy do nieistnienia Katynia w naszej świadomości historycznej Polaków żyjących w PRL. To był podstawowy powód, dla którego my sobie każdego dnia przypominaliśmy, że cały ten ustrój jest oparty na kłamstwie. Mhm. I że to nie może tak dłużej być. Tylko, że nie możemy mieszać porządków, kiedy mówimy o filmie, mi się wydaje. No. Problem z... No ale właśnie, czy nikt to tego, nikt nie jest nie tak, odbiera. Że teraz film historyczny ma na kłamstwie, podwójną, ale nie tylko musi być w nieoczywiście, jak się ze wszystkim zgadzam, prawo do pouczania, że to wyrasta z jego osobistych doświadczeń. Problem jest taki, że tych doświadczeń jest tak dużo, że one wszystkie się nie mieszczą na ekranie. Myślę, że on tam filmowych fascynacji i autotematycznych, przy z tymi uwagami, proszę Państwa, na YouTube. Posegam przez Antoniego Pawlickiego, to jest tak naprawdę Maciej sugerują, Kłomicki, w jakiejś takiej bardzo uproszczonej wersji. Być to się po prostu sugerują, zaczyna kanibalizować gdzieś wzajemnie. Sugerują, że ktoś jest tak napakowany właśnie Wajdą, jego przeżyciami, jego doświadczeniami, bo, tyloma tematami, które on chciał przekuć w kino, podszywa się że on pod te, po prostu gdzieś tam się raz przecież YouTube to jest, zniosły, że tak powiem, już w gotowym nie, wolny kanał, wolny program. Ale Michał, Aniu, powiedzcie mi, czy jak oglądaliście Katyń, to jest bardzo ważne. To patrzyliście na to, jak na luzie jest. To czy mieliście taką wewnętrzną gorączkę, że po raz pierwszy w filmie i po prostu nie pokazuje wiem, się czemu, coś, co było wypierane z naszej świadomości? Uzurpują sobie prawo do pouczania ludzi, bo przecież jeżeli człowiek należy do swojej gminy, też akurat w Polsce, dzięki literaturze świetnej, reportażowej, takiej nowej, ten temat zdecydowanie powrócił do świadomości publicznej. Ja po prostu bardzo protestuję przeciwko mieszaniu dwóch spojrzeń na kino. Jeżeli chodzi o morale, no bo jeżeli YouTube zaczyna ci za bardzo na przykład się pokazujesz w internecie, to znaczy, że ty zaczynasz się może tego bać, zaczynasz się ścieśniać, ale przepraszam bardzo, nie mają z powodu działania ani mowy, bo to trzeba prowadzić się moralnie, a my nie wiemy, czy oni się prowadzą moralnie, raczej wiemy, że nie, bo świat jest ateistyczny, świat jest bezbożny, świat jest bez Boga, teokracja żydowska dawno się skończyła. U Żydów to było tak w starożytnym Izraelu, że wszyscy w Boga wierzyli. No to jest film, który a potem to się zaczęło tak zmieniać. Mamy tutaj nasz raptem Pałac Kultury Salina i Lenina, Centrum Polski, Centrum Warszawy. Czyli co? Ateizm. Ja wiem, że czasem ludzie niewierzący są lepsi coraz od tych, co wierzą. No ale ogólnie, jeżeli człowiek nie wierzy, to cały czas działa. Czy jest obcy, my go nie wiemy. Nie, że to wszystko brzmi. Nie wiemy, kto tam. Mam dużo szacunku do Katynia, ale trochę tak jest. Nie ma prawa nam rozkazywać, w sensie takim pouczać moralnie, że my tu coś źle robimy, bo to są takie aspekty zbyt delikatne. Dzisiaj pisałam, proszę Państwa, takie odwołanie. Mam wrażenie, że to, że my się wiekiem różnimy, ma znaczenie przy podejściu do tego filmu. Jest tam widocznie jakaś osoba, i z kolei musimy to też brać pod uwagę, bo wy reprezentujecie nie podoba. I te filmy, jak jest na przykład widzów, filmów 34 tysiące są, też no to do nic się nie działo przez dłuższy okres niekoniecznie czasu. Chcą się nic z nich dowiadywać a nagle coś komuś ale tam się zaczęło nie podobać. Kina, to oczekują, i to oczywiście, że to będzie po prostu w jakimś momencie, kiedy ja nawet pamiętam, kiedyś 5 minut tak z nie przeszło, jeśli chodzi o przesyłania, film trwa godzinę, nikt tego nie oglądał, no to jest jakieś
marynarzy niemieckiej łodzi podwodnej uciekającej przed aliantami, na tym, żeby uważają, tutaj że ten film jest znakomicie zrobiony. I dowiedziałem się, że Zygmunt Kałużyński, który był dla mnie takim wzorem wolnego człowieka w myśleniu i zawsze potrafił wypowiadać niepopularne sądy, nie obawiając się, że ktoś go za to skrytykuje. Otóż on był kiedyś jeszcze za PRL-u w takiej komisji, która decydowała o tym, które filmy zachodnie za dolary kupić na polskiej ekrany, a które nie. Ta komisja zadecydowała, że odrębu nie kupili, mimo że to był film wybitny. Niech się wyżyją, niech się wytańczą, niech się wyśpiewają. I Zygmunt w tej komisji był, ja go zapytałem, jak on głosował, powiedział, że głosował przeciwko. Dlaczego ludziom odbierać robienia czegoś, na co oni po prostu mają ochotę? To dlaczego głosowałeś przeciwko niemu? A on mi powiedział na to, dlatego, że polski widz nie powinien odczuwać sympatii do niemieckich żołnierzy, którzy nas zabijali i mordowali. I kłóciliśmy się o to kilkanaście lat. I doszliśmy po tych kilkunastu latach kłótni do tego, że on powiedział, bo ja jestem z innego pokolenia, ty jesteś z innego pokolenia, ty masz swoje prawo tak myśleć, bo ja mówiłem, człowiek jest zawsze człowiekiem, niezależnie od tego, czy jest Polakiem, czy jest Niemcem, po której stronie, a w ogóle to jest film antywojenny i pacyfistyczny, więc w ogóle twoje zastrzeżenia nie mają sensu. A on mówił, a ja muszę zostać przy swoim, bo ja w tym brałem udział i ja tego nie potrafię zapomnieć. Ale wiesz co, ta historia... Wydaje mi się, mogłaby zwrócić naszą uwagę w jedną stronę, bo jako widz każdy ma prawo myśleć i czuć absolutnie to, co chce. Natomiast jako decydent nie powinien być przywiązany tylko i wyłącznie do własnego zdania. No właśnie, bo już tu był element decydenta, on jednak o czymś zadecydował. To jest dla mnie moralnie wątpliwe, bo to jest jako widza powinna należeć ta decyzja. Czyli uważasz, że PiS nie powinien dać pieniędzy na katyń, dopóki scenariusz nie byłby bardzo dopracowany? Ja bym pozwoliła na to, niech się człowiek wyszaleje. Nie, to jest prowokacyjne pytanie. Nie możemy wejść w jego sumienie, wydaje się, że niefortunnie wybraliśmy ten nieszczęsny Katyń, tak wyszło na przedmiot dyskusji, bo to nie jest zły film. Że ten człowiek to jest wiele gorszych filmów, które są jeden więcej, drugi mniej jeden. To jest bardzo dyplomatyczny opis sytuacji. To w takim razie przejedźmy teraz, bo mówiliśmy o dobrych filmach, o Miasto 44, o Katyń, który nie jest do końca, o Katyniu, który nie jest do końca udany, ale jednak zgadzamy, że ta ostatnia scena jest fenomenalna. Mówiliśmy o Idzie, rozmawiamy, czyli o takiej czołówce tych filmów, które się zapisały jednak jako ważne filmy w historii polskiego kina ostatnich lat. A teraz pomówmy o filmach historycznych najgorszych. Rozumiem, że Bitwa pod Wiedniem. Niech ona wyszaleje. Wiele bitew stoczyliśmy. Ja jutro mam ochotę poszukać. To jest takie spełnienie koszmaru po prostu. No przede wszystkim to wynika z tego myślenia gdzieś o polskim kinie, które chyba od przełomu krajowego tak naprawdę się rozwija, że powinniśmy gonić Hollywood. No i wydaje mi się, że dużo ludzi nie do końca rozumie, o co chodzi w tym gonieniu. To nie jest jednak bezrefleksyjne kopiowanie wzorców, tylko jednak powinno się dostosowywać do polskich warunków rynkowych i do tego, jak wygląda kinematografia. Ale też mierzyć siły na zamiary przede wszystkim, finansowo. Tak, no i Bitwa Warszawska na pewno była takim filmem, który to pokazała w całej rozciągłości. To był film w 3D zrealizowany. To był film w 3D, to był film... I też do 3D, no jakby wiesz. Ale... Tak, no to był film, w którym... Raczej trzy razy do D. Tak. No myślę, że te metafory tutaj można mnożyć. Można mnożyć w każdym razie, no na pewno był to film, który miał to takie mitotwórczą podstawę. Miał uprościć pewne rzeczy, miał pokazać bohaterów, zamienić postulaty i tak dalej. Wszystko miało być ładnie, jak w Hollywood. Dlaczego nie wyszło? Boże, od czego zacząć? No pewnie wypadałoby od tej strony realizatorsko-techniczno-formalnej tak naprawdę, no bo wiem, jak ten film wyglądał, że to 3D nie wyglądało tak, jak miało wyglądać, że operatorsko to było kiepskie. A kto był operatorem? Idziak. Sławomir Idziak, jakby każdy ma swoje, wiadomo, on jest związanym operatorem, natomiast każdy ma swoje. A kto był reżyserem tego filmu? Bo to pytanie nie jest takie proste. No myślę, że w przypadku wielu filmów realizowanych przez Starą Gwardię pytanie, kto był reżyserem, nie jest proste, natomiast no... Jerzy Hoffman podpisał, ale wiadomo, że w trakcie realizacji filmu były momenty, kiedy on był bardzo ciężko chory i nie mógł być obecny na planie. Reżyserował wtedy pod jego nieobecność właśnie, zdaje się, Sławomir Idziak. No cóż, no... To jest też sytuacja, która jest normalna w dużych kinematografiach. Tak. U nas pewnie nie zdarza się zbyt często, chociaż wydaje mi się, że w przypadku kilku historycznych produkcji tych starych mistrzów mogła mieć miejsce.
Też my jesteśmy bardzo przywiązani do tej takiej wizji reżysera jako autora filmu, a za granicą jest absolutnie normalne, że reżyser jest raczej zleceniobiorcą i wykonawcą. Nie do tego stopnia, żeby nie być na planie. No na pewno mamy europejską tradycję filmową, która wymaga od nas takiego myślenia, że właśnie, że jest ktoś, kto trzyma wszystkich i wszystko i to jest jego wizja od początku do końca. Błędem bitwy, myślę, jest to, że komuś wydawało się, że wystarczy użyć jakby takiego wytrychu w postaci nowoczesnej technologii, żeby opowiedzieć historię, żeby uatrakcyjnić historię, która jest nieatrakcyjna. I kiedy mówimy o komasie, ja wiem, że to są takie skróty, tak jak kliki, czy że coś musi być sexy, no ale taka jest prawda. Nie wystarczy ubrać i opakować nieatrakcyjnej, źle opowiedzianej, starej historii. No, jeżeli chodzi już o seks, no to Natasza była w Bitwie Warszawskiej, a jest sexy. No to jest, i to już jest kwestia interpretacji, czy jest. Ale no... Wiesz, to jest bardziej sexy, jest scena skrytykowanej przez wielu nieszczęsne Hiszpanki z Kubą Gierszałem, niż Natasza w Bitwie Warszawskiej. No właśnie, to jest ciekawe, jak wspomniałeś o Hiszpance, bo to jest kolejny przykład. To jest w ogóle, no wiadomo, znaczy, nie wiem, czy może się nie zgadzacie, no Hiszpanka ja jestem fanką tego filmu. Jesteś fanką, no dobrze, no w moim przekonaniu Hiszpanka się nie udała, ale jest właśnie przejawem dobrej... No wydaje mi się, że Łukasz Barczyk ma serce po dobrej stronie. To znaczy, że ona Hiszpanka wynika z dobrej filozofii, mimo że w moim przekonaniu była porażką, no to jest dobra filozofia, żeby to było awangardowe, żeby gdzieś w jakieś takie właśnie popkulturowe narracje wpisać tą naszą historię. Jest, ja nie wiem, jakie były miny w Poznaniu, jak zobaczyli Hiszpankę. Podejrzewam, że nie tęgie, ale koncepcja była tak naprawdę Słuchajcie, super. No, pokazać wielkie wydarzenie poprzez pojedynek dwóch spirytów, to jest super. Tylko, że też ten film obnaża pewien błąd w naszym myśleniu, mam wrażenie. To znaczy, u nas nie ma rynku na taki film. W sensie, ten film nie miał prawa się zwrócić. Z takim budżetem zainwestowanym, będąc filmem tak dziwnym, a jednocześnie przypisanym do tego bardzo hermetycznego pudełka z napisem film historyczny, jakby komunikat wysłany do widowni jest właściwie tak niespójny, że ten film nie miał prawa na siebie zarobić. A to jest też film, który się nie sprzeda za granicą, bo znowu jest zamknięty w pudełku pod tytułem film o polskiej historii, a za granicą to nie jest ciekawe pudełko i nie zmienimy tego. Możemy to zmieniać tak jak Pawlikowski, opowiadając historię przez postać, przez wizję, ale nie, metka polskie kino historyczne nie załatwi sprawy. No i widzowie byli zdezorientowani i w sumie nie poszli do kina i Hiszpanka nie odniosła sukcesu. No, ja się zgadzam z opinią Michała, też tak bym powiedział, że to jest taki szlachetnie zrobiony film, który nie wyszedł, ale on, tak jak czasem się zdarza, teraz jesteśmy w okresie świątecznym, to porównanie będzie do świątecznego ciasta na przykład. Wrzucimy mnóstwo dobrych ingrediencji i wychodzi zakalec, ale naprawdę wszystko, co wrzucili, było najlepsze. Znaczy, bo ja lubię zakalec. Jest taka grupa polskich reżyserów. No Boga, to będzie i zakalec. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Pana Maryjo, Boga, to będzie i zakalec. Z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między widzicie Państwo, i po lewicy, i po prawicy, czy to tutaj jest osioł na jubilerski, czy to tam gdzieś daleko, tu w Warszawie, jest na Klemensiewicza Teska Ekstra, no to społeczeństwo nie za bardzo sympatyczne, bardzo miłe takie. Widać w sklepie, widać w sklepie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Modliła się Mirosława z Nowego Widzima. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Ten Jezus, którego widzieliśmy wstępującego do nieba, powróci do nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Serdecznie Bóg zapłać za modlitwę różańcową modliła się Natalia z Brukseli, Belgia. Szczęść Boże! Bóg zapłać. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Bóg posyła nam swojego Ducha Świętego, który uzdalnia nas, byśmy wołali Abba, Ojcze. Ojcze,
Ojcze nasz, który się z niebie święci, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Modliła się Maria z nimi. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta, w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Cudownie zachowana przed grzechem pierworodnym, cudownie w niebowzięta, cudowna Bogu Rodzica. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, widzicie Państwo, że nie można za bardzo sterować ludźmi. Dlaczego Bóg Jahwe dał ludziom wolną wolę, prawda? Ale dlaczego nawet nie zastanawiam się nad tym, czy oni zgrzeszą, czy nie zgrzeszą? Bo tutaj już niektórzy komentują, że a to po co Bóg Jahwe stworzył pierwszą parę ludzką, że co, że skoro wiedział, że oni zgrzeszą, to po co ich stworzył?
Ale szkopą w tym dla tych, którzy są źli, bo tak to z tego wynika, że Bóg nad tym nawet się nie zastanawiał, czy oni zgrzeszą, czy oni nie zgrzeszą. I jak ja chodziłam do studium filozoficznego Servire Veritati na Konfederacji z Mareczkiem, żeśmy jeździli, śmyśmy, no to ja mówię tej babce z Lublina, profesor, niejakiej profesor, a ona, tak się jej to nie podobało, że Bóg nie zastanawiał się, nie myślał i nie chciał myśleć o tym, czy Adam i Ewa zgrzeszą. Według niej to chyba jakby Bóg wiedział. No bo to wiecie Państwo, Bóg motorem, Bóg machiną, czymś, kimś, kto narzuca. A to tak nie może być. Dlatego też tutaj mówimy odnośnie tego, co żeśmy tutaj napisały do YouTube, że nie można ludzi zastraszać, bo oni mogą się tak poczuć, przepraszam bardzo. Jeżeli ja czytam, to zastanawiam się, bo jak nie to. Państwo zobaczą, ludzie, którzy no, mają słaby móżdżek, ten Mareczek, prawda, z zespołami, bo jak nie to. I tak jest, za bardzo w lewo czy w prawo, nie jest stateczny, że nigdy nie wyciągnie jakiejś takiej złotej myśli, żeby człowiek był stateczny, stonowany, psychologicznie wyciszony, no wartościowy, prawda? A to taki niedorozwinięty po prostu. Dlatego widzicie Państwo, jeden człowiek się zachowuje tak, drugi tak, no przecież po głowie ludzie tutaj nie skaczą, bo na przykład ten Przybyłowicz, to on zaatakował CSW, no to ja przepraszam bardzo, takie coś to jest karygodne, a ochroniarka nie zareagowała właściwie. I tu jest błąd takich rzeczy. Także widzicie Państwo, świat jest zły, ludzie są pod wpływem diabła, są pod wpływem szatana, no, szukając kogo by pożreć, prawda? Szatan, diabeł ma metody, pan profesor i nawet możecie porozmawiać i ze swoim księdzem katolickim na temat internetu, prawda, że ma zły wpływ na człowieka. Dlaczego? Dlatego, bo jeżeli się zmusza, jeżeli się zastrasza, ja przepraszam bardzo, to trzeba tu się powołać na wytyczne i główne, najgłówniejsze rzeczy, które pobierzesz w szpitalu dziennego pobytu, w szpitalu psychiatrycznym. To znaczy co? Nie oceniaj, nie krytykuj, nie zastraszaj, mów od siebie i nie bądź pod wpływem jakiejś grupy. A że społeczność, a co to znaczy społeczność? Tu nie ma żadnej społeczności, to po pierwsze, bo tu jakaś babka, która po prostu chciałaby kogoś może zdemaskować, nie ma co robić, jest samotna, stara panna. Jej tego nie wolno robić, nie wolno robić. No, się przyczepiła, jak to się mówi, przyczepiła. No. A po drugie, to my nie wiemy, co jest w duszy u bliźniego twojego. Nie oceniaj, nie krytykuj, nie zastraszaj, no bo to wiecie Państwo. Ludzie idą do Facebooka, ludzie idą do Twittera, ludzie idą tu, idą tam. Jest konkurencja i z tego, co wypracowanie podawało na YouTube, oni boją się konkurencji, że ktoś poprzez swoją postawę też jakby bardziej doceniał inne gałęzie internetu, prawda? Inne kanały po prostu. Święta Maryjo, a to przecież niech sobie ktoś ten ceni to, co chce. Niech szaleje, dać mu. No dlaczego? Dlaczego ujednolicać i ten komunizm wprowadzać i traktować wszystkich ludzi jako jak pionki, prawda? Że nie może tak być. Nie może tak być. I jeszcze raz mówię, że jest gmina, jest parafia,
jest Kościół, który nawet czasem trzeba się powołać na Kościół, prawda? Masz Kościół swój, masz swoją parafię, słuchaj się swojego księdza najpierw, a potem to wiesz, a tutaj to co potem, no to wiadomo, że powinny być luzy, a tutaj święci są od papieża, jak to się mówi, święci od księdza. No i ksiądz Rydzyk mówi, my nie możemy tak sobie dać sobą pomiatać. I Krystyna Pawłowicz tutaj też mówiła odnośnie gejów i lesbijek. My nie możemy do tego dopuścić, bo nas podadzą do sądu. Nie będę mogła nic powiedzieć na ulicy. No a po co masz mówić? A po co masz mówić, czy cioto, Krystyno Pawłowicz? A po co masz mówić pedale, czy coś takiego? Ale to się mówi, to jest nagminne. I w internecie państwo zobaczą, Barbara Blok mówi, kurwa, 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 cały czas. No i teraz, jak to potraktować? No, a jest. Także widzicie państwo, świat szatana, diabła. Często jest jakieś tam ciche przyzwolenie na to, na tamto. Ludzie wrażliwi, no nie mogą się na to zgodzić. No ludzie wrażliwi też będą obrażeni, że ktoś im coś rozkazuje, że ktoś ich zastrasza. Ludzie wrażliwi, no bo ci, którzy są niewrażliwi, jak mówię, jechałam 521 na Wilerską, do tego oszołu, to z tyłu 3-4 takich młokosów siedziało. I tak wrzeszczało, że kogoś pobiją, że bo to wszystko słychać i ludzie się denerwują, a więc mówię, a w domu masz psa i tak jak zaczną wrzeszczeć, jak on dużo bardziej słyszy niż człowiek, prawda, wyczulone receptory słuchowe. Także widzicie państwo, powinniśmy się poprawić i powinniśmy się zastanowić. Dlatego ja mam w ręku Biblię, ja powołuję się na Biblię, ja powołuję się na cytaty, a tego nigdy nie jest za dużo. Może ktoś się denerwuje, bo może myśli, że jakąś religię tutaj wciskamy. No właśnie, dlatego mówię o adwentystach. Dlaczego? Tutaj mamy na wprost, in front of, największe oszustwo wszechczasów, nie dość, że imię Boże ukryli, z Biblii wyrzucili, to też drugie przykazanie wyrzucili. I tutaj pięknie adwentyści potrafią to wyjaśnić. Czemu nie porozmawiać? Czemu nie? Przecież możesz i ty wydać też im świadectwo. Oni tobie, a ty im, prawda? Także, abyś mógł dać odprawę temu, kto ciebie, że bądź mądry, synu mój, i rozweselaj serce moje. Abyś mógł dać odprawę temu, kto mnie lży, Pana Boga lży, kto Pana Boga oskarża, że Pan Bóg wiedział, że jak Adama stworzył, że będzie grzech, że Pan Bóg jest tyranem, po co nas stworzył. Tak na przykład w Anglo-Ameryce mówi właśnie ta moja Alicja Socha, kucharka. No wspaniale gotuje, proszę państwa. I to tak gotuje ziemniaczki cebulką, zaskwarzy, tak palce lizać. Także proszę państwa, żadne wynalazki, że tak powiem, tutaj z tych McDonaldów warszawskich, no, nie mają się co równać, prawda? I szczypiorek, i zapach, i ten ziemniaczek taki, obrany tak na dwie, trzy części, cztery, podzielony, zaskwarzone mięsko, czorówka, sałatka, zupa. No po prostu Alicja Socha jest niesamowita, nawet często bez zupy też robi, a drugie danie. Ale takie pyszne, pychota. No i kurację robiła zawsze mi codziennie z trzech, czterech jajek. Kurację. Ja już tam dawno nie jeżdżę do Anglo-Ameryki, Białystok. No to więc, no widzę to, co tu się dzieje, to co tu się dzieje. Tutaj wiecie państwo, kłamią, że a to wolne miejsce przy stole, prawda, a to Wigilia. Tutaj chodzi o to, żeby się najeść, napić i takie przyzwolenie jest na to, żeby się ludzie zamykali sami w sobie, w rodzina, żeby absolutnie taki człowiek, jakby jakiś biedny przyszedł, żeby mu dali plasterek szynki, to by chyba go pobili, nawet na klatkę by go nie wpuścili i by psami poszczuli. Także wiecie państwo, tak pięknie się mówi o tym i o tamtym, pięknie się mówi, że jak ksiądz na parafii mówił, to wszyscy płakali. Upływu czasu, czyli przemijania
nawet w aspekcie kosmicznym, co akurat w tym przypadku jest uzasadnione o tyle, że koniec i początek roku wynika wprost ze zjawisk kosmicznych. Rok to nic innego jak okres, w którym Ziemia dokonuje pełnego obrotu wokół Słońca. Dzielimy ten okres na miesiące, które z kolei wyznaczane są przez fazy Księżyca, a miesiące na dni, z których każdy odpowiada pełnemu obrotowi Ziemi wokół własnej osi. Niezależnie od tego cały Układ Słoneczny ze Słońcem i naszą Ziemią obraca się wokół jądra Drogi Mlecznej z szybkością 268 km na sekundę. Cała galaktyka pędzi w kierunku sąsiedniej mgławicy Andromedy z prędkością 400 tysięcy km na godzinę, a niezależnie od tego obydwie mkną gdzieś w głąb czarnej otchłani kosmosu. Ciekawa rzecz, że te kosmiczne zjawiska nie tylko pozwalają na mierzenie czasu, ale również w zagadkowy sposób działają na ludzkie emocje i umysły. Widoczne jest to zwłaszcza w krajach demokratycznych, gdzie co 4 lata, a niekiedy nawet częściej, jedni ludzie zaczynają wykazywać rosnące podniecenie, graniczące niekiedy z obłędem, podczas gdy inni też wariują, ale w całkiem inny sposób, przeważnie obiecując pozostałym rozmaite gruszki na wierzbie. Ciekawe, że i jedni, i drudzy w te obietnice święcie wierzą, przynajmniej do czasu, kiedy odbędą się wybory, w następstwie których poobsadzane zostaną wszystkie synekury. Wtedy podniecenie po obydwu stronach zazwyczaj opada, następuje bolesny powrót do rzeczywistości, oczywiście do następnego razu, to znaczy kiedy Ziemia znowu wykona 4 obroty dookoła Słońca. Tak bywa zazwyczaj, ale niekiedy w tej kosmicznej regularności zachodzą jakieś anomalie i z taką anomalią mamy właśnie do czynienia w naszym i tak przecież nieszczęśliwym kraju. Oto Ziemia wykonała już 4 pełne obroty dookoła Słońca, a graniczące z obłędem podniecenie nie opada. Przeciwnie, nawet jakby rosło, podejrzewam, że za sprawą razwiedupra. Wyjaśniam, że pod tym określeniem kryje się wojskowa bezpieka, a nazwa jest zbitką 2 rosyjskich słów modo sovietico złączonych w jedno. Razwiedywatelnoje uprawnienie, co się wykłada jako zarząd wywiadu. Ten razwiedupr przygotował transformację ustrojową w naszym nieszczęśliwym kraju w taki sposób, by móc pasożytować nie tylko na państwie, ale i na zasobach obywateli. Tę okupację sprawuje przy pomocy rozbudowanej sieci konfidentów, agentów wpływu i rozmaitych pieszczochów, którzy przez ostatnie 25 lat zdążyli się przyzwyczaić nie tylko do tego, że mogą sobie dowoli maczać pyski w melasie, ale w dodatku, że są za to wychwalani i podziwiani jako postacie legendarne i moralne autorytety. To też kiedy po ostatnich wyborach pojawiło się zagrożenie nie tylko dla alimentów, ale i dla pozycji społecznej, podniecenie zamiast opaść wzrosło jeszcze bardziej. I to nie tylko w naszym nieszczęśliwym kraju, ale również w krajach ościennych, a nawet oddzielonych od nas Oceanem Atlantyckim. Przybiera ono postać deklaracji polityków i publikacji prasowych poświęconych obronie demokracji, która w naszym nieszczęśliwym kraju ma być zagrożona. Można by puścić to mimo uszu, gdyby nie okoliczność, że pretekst zagrożenia demokracji w naszym nieszczęśliwym kraju może być wykorzystany przez państwa poważne, jak na przykład Niemcy, do załatwienia przy okazji wszystkich zaległości, jakie we wzajemnych stosunkach nagromadziły się przez ostatnie 70 lat od zakończenia II wojny światowej, no i również przez Żydów, którzy aż przebierają nogami z niecierpliwości, kiedy wreszcie będą mogli obrabować Polskę na 65 miliardów dolarów. Na domiar złego i jedni, i drudzy nie no tylko podgrzewają atmosferę wokół Polski, ale zapalają kolejne ogniska napięcia. Oto ostatnio odezwał się Sownarkom, który młodszym słuchaczom może niesłusznie kojarzyć się z narkotykami. Niesłusznie, bo Sownarkom
to tylko dokonana modo sovietico zbitka trzech rosyjskich takich słów. Sowiet Narodnych Komisarów, czyli Rada Komisarzy Ludowych, oficjalnie nazwana Komisją Europejską, która jest organem władzy wykonawczej Unii Europejskiej. YouTube nie otóż ten Sownarkom też wyraził zaniepokojenie nie ma do tego prawa w Polsce, i nie wypada, nie co ładnie. Może zaowocować uruchomieniem mechanizmu przewidzianego bo jak nie to, w traktacie lizbońskim, tak zwanej klauzuli solidarności, przewidującej i mówią, możliwość że nawet interwencji jak wojskowej filmy, Unii to ci to nic nie w kraju członkowskim, a już do filmu gdzie wystąpiło zagrożenie demokracji. Bo tam nawet nie ma jak wejść. Okazuje się, i co, co to tak gadać? Ratowania co to demokracji tak, wiesz, na naszych oczach Uzia na Juzia, się sojusz tak zakręcić, żeby już z nie było wyjścia. Znany jeszcze z czasów stalinowskich, podobnie jak sojusz chamów z Żydami, którzy w epoce stalinowskiej tresowali historyczny naród nie wolno polski im do demokracji, ludzi uczyć co prawda duchowo, socjalistycznej. Od tego jest ojciec, nie jednak. Od tego jest najwyraźniej matka, w tej podróży Państwa, planu słonecznego w galaktyce tutaj trzeba przytaknąć coś musiało się zapętlić, bo historia dzieci nie powinny być zabierane. Dzisiejszy felieton z cyklu Myśląca Ojczyzna przygotował pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Nie wolno, nie wolno tego. Jest ojciec i matka. Albo jak kochają się na dobre i na złe. Także dziękujemy bardzo i proszę analizować Biblię, czytać Biblię, kupić Biblię.